widzę, Marku, że testujesz swoją odporność jeszcze przed sezonem grypowym. Wkrótce dojdziesz do siebie. Odporność warto jednak wzmacniać przez cały rok. Na początek zadbaj o nawadnianie. A przygotowany przez Magdę napój z korzenia imbiru z dodatkiem miodu, kurkumy, cynamonu i cytryny dodatkowo Cię rozgrzeje. Na zdrowie! Wiecie, że odporność budować można też przy stole? Tak, tak. Wystarczy uwzględnić w swoim jadłospisie pewne produkty. Zresztą Wika właśnie znalazła jeden z nich. Warzywa mają w sobie wspierające odporność witaminy, beta-karoten, witaminę C i E oraz kwas foliowy. A mięso, po które właśnie sięga Krzyś, dostarcza cynku potrzebnego do produkcji odpowiedzialnych za odporność białych krwinek. Ale cynk jest też w pełnoziarnistym pieczywie, nasionach roślin strączkowych czy właśnie w kaszy gryczanej. Nie zapominajcie o fermentowanych produktach mlecznych i kiszonkach. Wpływają one korzystnie na mikroflorę jelit i pracę przewodu pokarmowego. Naszej odporności służy też odpowiednia ilość snu, ale nie czas na drzemkę. Pamiętasz, Marku, że miałeś w planach codzienne spacery? Tylko przypominam, że aktywność fizyczna też jest niezbędna dla budowania odporności.